Cześć wszystkim. Chciałam powiedzieć swoje świadectwo nawrócenia. To już co prawda było dość dawno temu. Do powiedzmy 20 roku mojego życia to wyglądało tak, że Bóg był dla mnie właściwie tylko tyle, co religia, co chodzenie do kościoła i to dla mnie taki przykry obowiązek. Więc tak naprawdę do tego się to sprowadzało. Chodziłam do kościoła, odmawiałam pacierz, czyli tak standardowo. Natomiast moje życie takie jakby osobiste było dla mnie taką porażką. I miałam w sobie bardzo dużo lęku, dużo takiego niskiego poczucia wartości. I ogólnie brak celu i byłam bardzo niezadowolona ze swojego życia. Więc to, co postanowiłam zrobić, to zrobić jedną rzecz, którą zawsze chciałam, czyli pojechać do kraju anglojęzycznego, bo zawsze lubiłam angielski i po prostu moim marzeniem było codziennie mówić w tym języku. Pojechałam więc do Anglii. Jednocześnie moje życie się trochę poprawiło tam. Atmosfera jakby w tym kraju była dla mnie taka sprzyjająca, łatwiej było mi nawiązywać relacje. Właśnie cieszyłam się samym faktem, że tam jestem. I na jakiś czas jakby wydawało mi się, że nie jest tak źle, że moje życie jakoś tam się układa. Jeśli chodzi o kościół, to zrezygnowałam z niego. Stwierdziłam w ogóle na tamten czas, że prawdopodobnie Boga i tak nie ma. Wręcz właściwie to nie mam żadnego dowodu, że on jest, więc łatwiejsze było uwierzyć, że go po prostu nie ma i wtedy nie muszę spełniać tych religijnych obowiązków, które mnie strasznie męczyły. Więc po prostu stałam się właściwie w pewnym momencie chyba nawet ateistką, bo nawet byłam z siebie taka dumna przez jakiś moment, że odkryłam, że w ogóle tak wiele milionów lat upłynęło, zanim człowiek powstał, więc w ogóle obaliłam religię, którą w ogóle wierzyła moja rodzina. I takie było to przez jakiś moment fajne. Właściwie szybko jakby zaczęłam jednak odczuwać, że moje życie nadal jest w takim trochę martwym punkcie. Ciągle nie widziałam celu. I był taki punkt zwrotny, kiedy zaczęłam pierwszy raz zastanawiać się nad tym, czym może jednak Bóg jest. To był taki moment, kiedy do nas, tam gdzie mieszkałam, do naszego domu przyjechała jedna dziewczyna wierząca. Ja mieszkałam pośród ateistów tak naprawdę, bardzo wykształconych. Właściwie to każdy z nich miał doktorat albo jakieś osiągnięcie naukowe. Byli mega inteligentni. Ja po prostu zobaczyłam coś takiego. Ta dziewczyna wierzyła w Boga i ona jakby rozmawiając z jednym z tych, powiedzmy, naukowców, ona miała taką swoją cichą pewność, ona wiedziała, że w Boga wierzy i w ogóle nie martwiło ją to, że on sobie z niej szydził i się z niej śmiał. Ona po prostu miała taki pokój, że ona wie, że Bóg jest i to jest, był dla niej jakimś żywym. To był taki pierwszy moment, kiedy ja zaczęłam, w ogóle podziwiałam ją też za to, ale zaczęłam się zastanawiać, mówię, a to by było w ogóle coś niesamowitego, gdyby ten Bóg rzeczywiście był. I tak po raz pierwszy zaczęłam sobie myśleć o Bogu w kategoriach takiego Boga osobistego, takiego Boga, którego można znać, że gdybym ja wiedziała, że taki Bóg rzeczywiście jest i od razu miałam w głowie, że na pewno by mnie kochał, że to nie byłby zły Bóg, tylko raczej dobry, to po prostu wydało mi się to niesamowite. I od tamtego momentu gdzieś to we mnie było. Bardzo szybko gdzieś zaczęły się pojawiać osoby mówiące o Bogu, tam na uczelni, na której byłam. Pojawił się taki tydzień misyjny, gdzie codziennie organizowali wykłady. Codziennie był jakiś wykład na temat typu, czy wszystkie religie prowadzą do Boga, dlaczego Jezus. Ja tak codziennie na te wykłady chodziłam przez cały tydzień. Pamiętam, że przedstawiali też tam właśnie jakby koncepcję łaski i że pierwsza taka moja myśl to była, że to jest w ogóle bez sensu, to jest niesprawiedliwe, tak to nie może być, nie? I tak się kłóciłam trochę z tym, ale z drugiej strony tak serce mnie już coraz bardziej ciągnęło. Było coś takiego, że ja nawet nie wiem dlaczego, po prostu zaczęłam sobie myśleć, że po prostu ten Bóg byłby jakby rozwiązaniem dla wszystkiego w moim życiu.
No i jakby szukałam dalej, to już żeby tak skrócić to, byłam też w takim kościele i pojechałam tam na taki weekend, powiedzmy, ewangelizacyjny, taki weekend dla międzynarodowych członków kościoła. Tam usłyszałam Ewangelię tak powiedzianą konkretnie, czyli jak zobaczyłam, że jeśli chcę przyjść do Boga, to jedyny sposób to jest przez krzyż Jezusa. Tam było to bardzo fajnie rozrysowane, taka przepaść. I rzeczywiście zorientowałam się, że jakby w żaden inny sposób ja do Boga nie przyjdę, ponieważ nawet mimo, że nie byłam jakimś złym człowiekiem, to ja wiedziałam, że po prostu no, to jest za mało. Tak jak no, wiadomo, że żyłam w sposób egoistyczny, tego byłam świadoma i starałam się nie krzywdzić ludzi, co prawda. No ale jednak, jakby to było dla mnie oczywiste, że ja swoimi uczynkami sobie nie zasłużę i przyjęłam tą informację z wielką chęcią, że Jezus za mnie zapłacił, więc już nie muszę. Pomodliłam się tam modlitwą o zbawienie. No i problem był taki, że ja miałam oczekiwanie, że coś się wydarzy, czyli że, nie wiem, coś poczuję, Bóg mi się objawi. A tak się nie stało. No i zaczęłam mieć w głowie jednak takie coś, że no i w końcu nie wiem, czy to tak, że on rzeczywiście jest, tak? No i przez to jakby rozpoczął się taki długi etap, kiedy ja po prostu postanowiłam, że ja dojdę do tego, czy ten Bóg jest rzeczywiście prawdziwy, czy nie. Też modliłam się o objawienie, ale też chodziłam na spotkania, gdzie zadawałam mnóstwo pytań, żeby mi odpowiedzieli, a dlaczego jest to, a dlaczego tamto. No i powiedzmy, że przekonywali mnie na tyle, by było to skuteczne, że już po prostu ja jakby żyłam praktycznie jak osoba nawrócona. Ja już, ale jednocześnie mówię, nie no, ale jak mam tak do końca życie Bogu oddać, to ja muszę wiedzieć na pewno, jakby to nie było, miałam cały czas takie myśli w głowie, ale co jeśli to nieprawda? Już byłam, już, że tak, ale no ale co jeśli to nieprawda? Nie, to ja tak nie mogę. No i już któregoś dnia miałam właśnie taki moment, że po prostu czytałam Biblię i zaczęłam do Boga wołać, że... Boże, pomóż mi w Ciebie uwierzyć. No i pamiętam, że czytałam wtedy list do Efezjan. Nie miałam zamiaru płakać. I tam nawet to nie chodziło o to, co ja tam przeczytałam. Tam było zapieczętowanie Duchem Świętym, nawet pamiętam, ale to nawet nie był ten tekst, tylko po prostu jakby nagle dotarło do mnie, że to wszystko prawda. W sensie odczułam, że wątpliwości moje wszystkie zniknęły. I co ciekawe w tym było to, że jakby miałam świadomość w tym momencie, że one nie wrócą. Mimo, że codziennie, każdego dnia one wracały, ja w tym momencie wiedziałam, że one nie wrócą. No i tak rzeczywiście było. Od tamtej pory jakby tego odetchnęłam, po prostu wszystko stało się nagle lepsze. Dużą taką rzeczą dla mnie było to, że nagle byłam w stanie oddać autorytet Bogu, że nie moje rozumienie umysłowe, tylko powiedziałam, Boże, nawet jak tam nie rozumiem, dużo rzeczy w Biblii mi się wydaje to sprzeczne i to ja to po prostu zostawiam i Ci wierzę. No i tak to właściwie wyglądało. Później, no wiadomo, zaczął się taki czas dobry, gdzie ja po prostu mówiłam ludziom o Bogu, poczułam się tak pewniej, odważniej, wiedziałam, na czym stoję, tak jakby prawda była w moim życiu. Co pierwszy raz jakby miałam wrażenie, że moje życie rzeczywiście wreszcie na czymś się opiera, że ja mam cel, nawet nie wiedziałam, jaki to końca cel, ale świadomość, że jestem z Bogiem, po prostu to było to, co mi było potrzebne. Ale ponieważ jeszcze właśnie różnych rzeczy nie miałam przerobionych i zaczął się taki też czas w sumie, kiedy różne rzeczy nie umiałam przyjąć od Boga. Jednocześnie później wróciłam do Polski też, to też jakby spowodowało, że jakby znowu takie gorsze odczucia wróciły mi co do mnie i tego, co potrafię i tak dalej. Jakieś takie przychodziły różne myśli. I któregoś dnia właśnie miałam taki sen. O tym chcę powiedzieć, bo to było ważne dla mnie, w sensie takim, że diabeł mnie
później z tego powodu oszukiwał, czy ja w ogóle jestem zbawiona, ponieważ nie widziałam pewnych efektów, które powinny być w moim życiu, co uważałam, że powinny. I miałam taki sen któregoś dnia, gdzie dostałam telefon, gdzie zadzwonił do mnie Jezus, w sensie ktoś mi podaje ten telefon i mówi: Jezus do ciebie dzwoni. A ja w tym śnie właśnie nie chciałam odebrać tego telefonu. I miałam coś takiego, że jakby się bałam. Bałam się, co to będzie, jak ja podniosę ten telefon. I jak się obudziłam, to po prostu przyszła mi taka myśl w ogóle, że ja chyba nie znam Jezusa, że w ogóle, ja nie wiem, nie mam, nie się Go boję, tak? Czy ja w ogóle nie jestem zbawiona. No i co zrobiłam wtedy, to zdecydowałam, że nie, po prostu muszę się upewnić o swoim zbawieniu, no bo nie mogę żyć w niepewności. I no, wzięłam Biblię i mówię: Boże, po prostu jeśli ja jeszcze nie jestem zbawiona, to proszę Cię, żebyś mnie teraz zbawił. Przychodzę do Ciebie i już teraz wiem, co robię, już w Ciebie wierzę, już po prostu nie ma nic takiego, żadnego powodu, żebyś mnie nie zbawił. No i otworzyłam Biblię na Ewangelii Jana, gdzie akurat był taki fragment: nikogo, kto do mnie przychodzi, nie odrzucę. No i to jakby i to był ten moment, że po prostu przypieczętowało to we mnie. Ja po prostu już wiedziałam, że już wcześniej nawet byłam zbawiona. Takie przyszło przekonanie, że po prostu teraz już mnie diabeł nie oszuka, bo wiem, bo Jezus nie jest kłamcą. Tak jak powiedział, i jestem zbawiona. Mówię to, bo może, nie wiem, może kogoś też takie myśli nachodziły. I no, to był ten moment, kiedy już po prostu przyjęłam to. Od tamtej pory wiadomo, że dużo już też czasu minęło i wiele nowych rzeczy. Dowiedziałam się między innymi to, że no właśnie, aha, w ogóle ja przyszłam do Boga po takie praktycznie poczucie bezpieczeństwa, też chciałam relacji z Nim. Właśnie ten sen też pokazywał, że jakby to też chodziło o to, żeby ta relacja tak naprawdę była, żeby to nie było w głowie coś, że co ja sobie analizuję, tylko Bóg tak naprawdę mi chciał pokazać, że On chce, żebym ja przychodziła do Niego, żebym z Nim rozmawiała więcej, żebym miała z Nim relację. I to, co ciekawe właśnie, to, że ja chciałam właśnie tego. Ja chciałam relacji, chciałam bezpieczeństwa, a tak naprawdę od tamtego czasu to niesamowite jest to, że okazuje się, że w ogóle jest dużo więcej. Że to, co ja chciałam, w ogóle nawet nie myślałam o życiu wiecznym, ja nie myślałam nawet o tym, że ja do piekła idę, a miałam któregoś dnia takie przekonanie, że gdybym ja tak naprawdę nie oddała życia Jezusowi, to ja bym poszła do piekła. I to mnie tak zszokowało, ponieważ ja tak wcześniej nie uważałam, że w ogóle to było to możliwe, że ja bym mogła pójść do piekła, nie? A to takie przekonanie, że jednak tak by było. No i oprócz tego po prostu poznając Boga, poznając Jego miłość i to, co On dla mnie ma, to kim ja jestem też dla Niego, co mi mówił, to po prostu przekroczyło wszystkie moje oczekiwania, więc bardzo warto. No i tutaj też jestem po to, żeby różnych się rzeczy pozbyć ze swojego życia, żeby jeszcze więcej móc od Boga przyjąć wszystko, co dla mnie ma. Dziękuję. Zapiszmy karta historii. Słuchajcie, Pogodzia jest typowym przykładem, gdzie przebija się przez umysł człowieka. Gdzie przebija, rozumiecie? Że umysł stanowi potężną barierę na drodze w ogóle przyjęcia prostej Ewangelii, ale widzicie też, że jest coś niesamowitego, że wiecie, że ona po prostu nie odpuszcza i też to, że przychodzi do Boga z pomóż mi w tym, że ja nie dowierzam w ogóle. I to nie jest nic, wiecie, i często jak w ogóle będziecie mówić ludziom o Jezusie i będziecie trafiać na osoby, które nie mogą się przebić przez swój umysł, bo na takie będziecie też trafiać, to mówcie do nich tak. Powiedz: jeżeli Ty chcesz, masz tą odrobinę, tak? Masz tą odrobinę, to pomóż mi uwierzyć, pomóż mi przebić się przez to niedowiarstwo, bo ja jestem taki intelektualny, że mi to wszystko w ogóle
Ja muszę mieć tak to poukładane, rozumiesz, bo inaczej jak nie mam poukładane, to mi czacha tymi, tak? Ale pomóż mi w tym. I nastąpi u Ciebie, oddaję u człowieka, któremu tak usługujesz, i on tak, i on to zrobi, nastąpi cud. Cud. To jak święty Paweł, mega intelektualista, wszystkie szkoły pokończone w tamtym czasie, tak? I on pewnie w pewnym momencie staje przed Twagą i mówi, wszystko uznaje za śmiecie. Wszystko uznaje za śmiecie. Teraz na ewangelizację mi podleciał jakiś taki człowiek, oszołomek. Jakie masz wykształcenie? I stoi i buczy. Mam wykształcenie wyższe. Ja mówię, co z tego, do piekła idziesz tym wykształceniem, ty. Mówię, mundruku. No. Wreszcie taki, wreszcie, koniec jego wszystkiego, łącznie z manifestacją jego doświadczenia. Dla mnie to jest zwykły frajer. No. Tak mu wykształcenie go pomogło, żeby poinformować mnie, że jestem zwykły frajer. Głowa. Bo on coś tam, bo on ma takie poglądy. Umysł jest silny, ale Chrystus jest większy. Jest w stanie się przebić przez każdy intelekt.